Cześć! Cześć, witamy Was serdecznie. Tym razem jeszcze nie szerokim kątem, ale może dzisiaj pójdzie dobrze. No zobaczymy. Zasypało Was? No nas jeszcze nie, ale tak jak patrzę, to... Trochę sypie. No, wreszcie zima. Zajdzie zima, narty. No, a w branży co? Spokój trochę, nie? W sumie. No bo... jest rzeczywiście spokój. Chińczycy jak zwykle nabroili. Zdawało mi się, że szaleje autofokus troszeczkę. A dzisiaj będzie pewnie wszystko szalało, bo jest zimno. W związku z tym. No, śledzenie ryja. Dobra, zacznijmy w takim razie. Słuchajcie, zacznijmy najpierw od informacji, które są pewne albo na tyle pewne, że możemy się je uznać za prawdę. I zacznijmy chyba od najbardziej spektakularnej premiery, która ma mieć miejsce pod koniec stycznia, ponieważ jest zapowiadana na ostatni tydzień stycznia. Mówię o Noki 9. A, o Noki, no tak. Jest chyba najbardziej spektakularna, tak. Ze względu to na to, że w końcu pojawi się na rynku ta właśnie będzie z pięcioma aparatami. PureView, bo oni przecież kupili markę, HMD kupiło markę PureView, w związku z tym ta dziewiątka będzie miała prawdopodobnie w nazwie PureView. Przypomnijmy tym, którzy nie pamiętają, że PureView kojarzy się z dużymi matrycami, przede wszystkim z dużymi aparatami. Pewnie z dużym będzie 4.8, nie? Tak, no różne, różne tam, ja myślę, wiesz, że na pewno będzie 48 megapikseli. Przecieki są różne, to akurat jest dość oczywiste. Nie? Natomiast... chociaż właściwie ona zaczęła powstawać troszeczkę wcześniej, bo słuchajcie, są tak w ogóle zapowiadane dwie tego rodzaju Nokie. Jedna pod koniec stycznia, druga na czerwiec. Z tym, że ta pierwsza będzie miała troszeczkę gorszą specyfikację, bo tam jest Snapdragon 835. No tak, nadal bardzo mocną specyfikację. Niemniej ta późniejsza czerwcowa ma być po prostu lepiej, również jeżeli chodzi o aparaty. I tak sobie myślę, że jeżeli wystartuje się z wysokiego C, czyli z tych 48 megapikseli z takiej dużej matrycy, no to później nie bardzo jest jak dać więcej, tak? Natomiast tutaj zdaje mi się, słuchaj, że najfajniejszą rzeczą poza tymi 48 megapikselami, które za moment będą w lodówce również, bo wiecie, pączkują po prostu smartfony z tą matrycą Sony, to fajną rzeczą są te dodatkowe aparaty, które będą między innymi pozwalały na płynne, czy płynne, nie tyle płynne, co skokowe ustawianie głębi ostrości również już po zrobieniu zdjęcia. Bo to ma być troszeczkę tak, że wiesz, że widać, nie wiem, robisz portret. Widać portretowaną osobę, za nią widać, przed nią są jakieś kwiatki, za nią są jakieś drzewka. Bardzo możliwe, że przynajmniej dwustopniową regulację głębi ostrości będzie można zrobić. Zrobią i wiesz, będzie programowo też trochę robione. Bardzo możliwe, bardzo możliwe. Być może, jako że ostatnie jest modne robienie osobnych aparatów do rozpoznawania obiektów, tak? W związku z tym może tutaj wejdzie... Nocny może jeszcze dołożą, wiesz, z kilku matryc. Coś na pewno nakombinują. No, będzie na pewno ciekawie. Wygląda to, powiem szczerze, mnie to trochę przeraża ten tył, no ale... No, zobaczymy. Kurczę, ważne, żeby dobre zdjęcia robiło. Tam, jak to dla jest mnie. Oczywiście na planie kwiatuszka. Tam poza tym, że jest tych pięć aparatów, to jeszcze pozostają dwa wolne miejsca. W jednym wolnym miejscu są dwie diody LED w jednym okienku, w jednej kropeczce, a w drugim prawdopodobnie będzie... Czujnik chyba dadzą. Bo może być czujnik, jest, ale może być laserowy autofokus. No tak, to miałem na myśli. No, na czujnik po prostu. Może być podczerwień do rozpoznawania różnych rzeczy, czy na przykład może być ten do skanowania time of flight sensor również, tak? Skanujący głębie jakby trójwymiarowość. Zobaczymy, przekonamy się. Na razie możemy Wam troszeczkę powiedzieć o spodziewanej specyfikacji, która jest w zasadzie już o tyle pewna, że poszła w filmiku, który jest filmikiem... No i zdjęcie już poszło takie, że w zasadzie no, możemy być pewni wyglądu telefonu, więc... Filmik poszedł z serwisu MyPrice, natomiast zdjęcia pojawiły się u Iwana Blasa. W związku z tym jedno i drugie nikt by tego pasują nie te zdjęcia do siebie, tak. Bo w filmiku jest dokładnie ten sam render, tak, który Iwan pokazał, także wszystko się ładnie zgadza, tak. No i premiera po prostu już niedługo będzie wesoła. Pięć aparatów, optyka firmowana przez Zeissa, dwa lezy, o tym mówiłem, prawdopodobnie pod czerwień, nie będzie nocza, to będzie klasyczny rodzaj wyświetlacza bez żadnych dodatków. No i chyba dobrze. Ta późniejsza Nokia ma mieć wyświetlacz większy troszeczkę, tutaj będą większe ramki niestety. Znaczy się dziurka będzie w tej późniejszej. Będzie dziurka po prostu, czyli będzie przedni aparat po prostu w wycięciu ekranu.
Patrzę jeszcze szybko. Ekran 5,99, czyli 6 cali właściwie, rozdzielczość 2K. HDR 10, Pure Display, ten wyświetlacz. Android 9 Pi, z tym, że w wersji Go, do czego nas Nokia przyzwyczaiła i to jest bardzo fajna rzecz, nie będzie dodatkowych śmieci. Go czy One? Go. Go? W takim telefonie Go, a nie One? Wiesz co? Go to jest ten uproszczony. Nie, nie, ja wiem. Tylko teraz ja rzeczywiście spisałem bez myślenia. No właśnie, bo może... Natomiast w tej chwili... Nie pasuje, bo... Nie, jestem niemalże pewien, bo nie, ja się, dane dzisiaj ja się brałem z filmu, tak naprawdę, oglądając... Kurczę, no to wiecie co, odsyłamy was do linku na dole, bo... Ja może mam bardzo sklerozę. Możliwe, że się pomyliłem, bo rzeczywiście powinien być łam. Natomiast... Wiecie, my jesteśmy już starzy. Ja mam sklerozę, Jacek nie dowidzi, albo odwrotnie też. Ma być ładowanie bezprzewodowe QI. Mhm. Snapdragon 845, a nie 835, bo powiedziałem 35. Pamięć 6 GB, 128 flesza, przynajmniej tak, o której wiadomo, że będzie. To jak o procesorze mowa, to ja wtrącę, że w tej kolejnej, czyli w tej następczyni ma być już 855 z 5G. Tak. To jako ciekawostka, oczywiście to jest plota, także wiecie, no ale w sumie taka plota, że... A tu z fajnych, jeszcze, wróżką, z fajnych jeszcze rzeczy, czytnik linii papilarnej w ekranie również, nie wiem czy fajnych, czy nie fajnych, nie wiem jak wolicie, bo to jest kwestia gustu. Mm. I ten drugi, tak jak Adaś mówił, z 855 z modemem 5G bezramkowy z dziurką no, w wyświetlaczu. Ponoć ma mieć większą rozmiarowo, nie ilością megapikseli, tylko rozmiarem matrycy, czyli przechwyci więcej światła i podobno będzie robił lepsze zdjęcia, no ale wiecie, no zobaczymy, tak? No ta większa matryca, obawiam się, że oznacza jednak, że w tym pierwszym nie będziemy mieć 38 megapikseli. Zobaczymy. Znaczy nie, właśnie bardziej w tym drugim może być mniej, bo tu będzie 48 upakowanych. Myślisz? A tam na przykład dadzą 12, tylko że większych. No. Tylko że większą powierzchnię. Nie wiem, słuchajcie, zobaczymy, bo to światło, mówię, to są plotki, więc... Zobaczymy. Różnie bywa. Pojawiły się w tym tygodniu również dwa taniutkie Huawei. Właściwie jeden się pojawił, a drugi właściwie to oba się pojawiły, bo to są klony z klonów. Tak, to są rzeczywiście klony. Pojawił się Y5 Lite po raz kolejny Huawei, tyle że tym razem z Androidem Go. Co mu wyjdzie na zdrowie, bo to jest słaby telefon. Na pewno, tam jest chyba 1 GB RAM. Tam jest giga RAM-u, 16 GB pamięci, MediaTek 6739, 8 MB z tyłu, 5 MB z przodu, ale jak na taki słaby telefon, to ekran jest całkiem fajny, bo jest HD+, 5,45 cala i bateria ponad 3000 mAh, więc to nie jest już taki tragicznie zły telefon, ale to jest taki low-endzik typowy. Ten Android Go to będzie dla niego oddech rzeczywiście. No, bo... złapie oddech, bo no, ten giga RAM-u... Ciężka sprawa. No, nie miało prawa to działać. Ale wiesz co? No. To ja może przerwę ci bezczelnie, ale już wtrąćmy, bo jest polska premiera bardzo podobnej konstrukcji. Słuchaj, ale może i7 Pro jeszcze powiedzmy, bo tak podobnie. Ale no, to jest lepszy ten i7 Pro. A mówimy, mówimy o totalnym low-endzie, jest drugi low-endowy polski iPhone. Też ten sam procesor, ale już 2 giga RAM-u, też 16 giga pamięci, ale niestety bateria mniejsza jak w tym Huawei'u, bo tylko 2,5. I ekran, no tutaj niestety porażka totalna, 5,4 cala, ale 105 ppi, bo ma 960 na 480 pikseli. Czyli jak chcecie mieć dobry ekran, to sobie kupcie Huawei'a, a jak chcecie mieć troszeczkę może płynniejszą pracę, to sobie kupcie iPhone'a, a najlepiej ani jednego, ani drugiego sobie nie kupujcie, taka rada ode mnie. 369 zł ten iPhone kosztuje, ja no, tylko dodam, po tym co Adaś, i aparaty z tyłu 8 megapikseli. Dla mnie jeden i drugi jest nieużywalny, bardzo mi przykro, drodzy producenci, ale to jest naprawdę dla użytkownika, który ze smartfonem chyba nic nie robi, poza tym, że to znaczy, go ma. To są smartfony dla użytkowników, którzy przede wszystkim korzystają ze smartfonów jako komunikatorów, czyli komunikacja głosowa. No, powodzenia z Messengerem włączanym na tym. To znaczy, zawsze wiesz, zawsze można, no, można zainstalować Messengera Lite i wtedy jest troszeczkę łatwiej i lepiej. Jeżeli się ich nie zawali dodatkowymi aplikacjami, to są urządzenia, które są w stanie działać. Ma szansę działać, no. Natomiast wystarczą, nie wiem, dwie gierki, jeden zwykły Facebook, zwykły Messenger i to jest smartfon, który jest do wyrzucenia właściwie, a przynajmniej do restartu i przywrócenia ustawień. No także słuchajcie, jeżeli tylko możecie, to kupcie sobie może nawet trochę starszy model, ale z ciutkę mocniejszą specyfikacją. Naprawdę, ja wam tego nie mówię, że mi ktoś zapłacił, ja wam nie mówię tego po to, żeby was wkurzyć, że... No ale serio, no...
To znaczy warto być przygotowanym, że jeżeli dzisiaj, i to nie jest wina urządzeń, słuchajcie, naprawdę, bo to są nadal urządzenia bardzo mocne. To jest wina oprogramowania, dlatego że autorzy, producenci oprogramowania stosują wyścig taki, jaki dawniej funkcjonował na PC-tach. W tej chwili już troszeczkę mniej. Gry troszeczkę napędzają. Natomiast w tym momencie jest tak, że te programy są coraz mniej optymalizowane, coraz bardziej zasobożerne, mimo tego, że oferują funkcjonalności, z których w życiu się nie skorzysta. Messenger powinien służyć głównie do przekazywania wiadomości tekstowych. Do czego w tej chwili służy? Do zamulania telefonu. Fajnych buziek, przekazywania wideo i nie wiem czego jeszcze, także, bo nie korzystam aż inaczej, tak bardzo. Wiecie, jeżeli byście mieli kupować telefon do... Nie wiem, gdybym ja na przykład miał sobie teraz kupić, a nie miał za dużo kasy, to raczej szukałbym ubiegłorocznych lub nawet dwuletnich flagowców niż telefonów, nazwijmy to, segmentu budżetowego. Tak, z tym, że to nadal są drugie urządzenia, dość, wiesz. No fakt, to jest na takiej zasadzie, że te 400 zł, jeżeli udałoby się zaużywany w dobrym stanie, to jest świetny interes nadal. To jest niestety tak, że te urządzenia nadal są drogie, przynajmniej te, które są dobre, są drogie, nawet jeżeli są urządzenia starsze. Nic na to nie poradzimy. Dobrze, wróćmy do Huawei'a, tym razem i7 Pro i to jest... Jest coś troszeczkę lepszego, to jest powtórka z rozrywki, dlatego że w Chinach już debiutował Huawei Enjoy 9 i to jest właściwie ta sama maszyna bez żadnych różnic specyfikacji. Wyświetlacz 6,26 cala, HD+, w rozdzielczość Snapdragon 450, 32 mega flesza, trochę mało, 3 giga RAM-u, tutaj bardzo, bardzo fajnie powinno działać. 4000 mAh bateria i to też jest bardzo fajna rzecz. Ekran trochę smutny, nie? No ekran jest, wiesz, no 6,3 cala. No tak, prawie, ale tak. HD+, nie? Więc rozdzielczość, tak. Wiecie, no bo to przy tej przekątnej to już te piksele no, zaczynają być widoczne. Znaczy, ja sobie myślę sobie troszeczkę tak, słuchajcie, ja mam na przykład, noszę w tej chwili flagowca, ale mam ustawioną na nim rozdzielczość automatyczną, nie rejestruj, kiedy ona się przełącza z 4K na Full HD albo na HD. Po prostu nie rejestruj. No, wiesz, ale na przykład tak jak tamten... To jest dobry wyświetlacz, co prawda, bo to, ale to wiecie, to no tak, OLED, ale... No tak, ale Y5 ma na przykład 5,45 przy tej samej rozdzielczości i to będzie fajnie wyglądać, tego tak, jestem pewien. Tak. Tu już przy 6,26 wydaje mi się, że jak ktoś jest wymagającym użytkownikiem, no to już mu może trochę przeszkadzać, ale za to będzie miał całkiem fajną baterię, bo 4000. Ceny ja tutaj nie mam. Ja też nie mam ceny, bo ceny nie podali ceny niestety w momencie jak był prezentowany, bo po prostu atrapa na sklepie wisiała karta, ale wiecie co? W każdym razie... Klikniecie sobie w link. Jest podlinkowany sklep oficjalny Huawei w Chinach i tam już powinna dzisiaj, zdaje się, być cena. Wczoraj chyba nawet. Specyfikacja jest całkiem fajna, jeżeli cena będzie do przyjęcia. Jeżeli nie żyłujecie bardzo smartfonów, to jest nie najgorszy. Będzie. I jeszcze ja pozostanę, pozwolisz, przy Huawei, przez moment właściwie przy Honorze. Honor 8a, który jest zapowiadany w Chinach na 8 stycznia. U nas będzie troszeczkę później i w Europie będzie w ogóle troszeczkę później. 6,1 cala, wyświetlacz HD+, 2,3 GHz procesor, nie wiem jaki w tej chwili jeszcze. Ponoć HeliOP35, ale to ponoć, tak? Byłoby też dziwne w przypadku Honora, w związku z tym ja nie chcę przestrzelić tutaj, poczekajmy, aż będą jakieś sensowne informacje. To jest akurat plota ten procesor. 30, tak, my cały czas walimy o... Nie. Nie, tak? No to jest, nie, 8, a częściowo jest potwierdzona, częściowo nie, bo akurat no, taktowanie podali Chińczycy. Zegar jest, znaczy, że 2,3 GHz. No to chiński urząd akurat podał, natomiast procesor to jest takie domyślne, takie gdybanie, tak? Pasuje po częstotliwości i tyle. Pamięć 3264 flash, 3 giga RAM-u i mała bateria, bo 2300 mAh, to jest niestety 2300? Malutko. Tak. A widziałem, że trochę większa, to bo znaczy? To... Wiesz co, już było około 3 teraz podawane. Bo ale to słuchaj, to są dane z Teny. Wiesz co, ale w Tenie też chyba było więcej. Nie chcę się spierać, sprawdźcie sobie, ale zdaje mi się, że też było, bo tam no, błąd liczenia jest na błąd. Różne wartości są podawane. Tam typowa, nie 2300, bo... tylko 2275. Nie, bliżej 3 było mi się wydaje, a nie chcę się kłócić. Tak mi się, wiesz co, nie mam pamięci do liczb, ale sprawdźcie sobie. Nie mamy jeszcze karty, w związku z tym jest karta Honora 8 Play. Jest podlinkowany news poniżej filmu, gdzie piszemy właśnie, że był w Tena, więc łatwo to sobie zweryfikujecie. Mamy w serwisie Honora 8 Play, to jest dokładnie to samo urządzenie. One mogą występować z różnymi wersjami pamięci, natomiast to jest to samo, możecie sobie zajrzeć ewentualnie. Bo może coś rzeczywiście przekłamałem.
Vivonex, tak jak patrzę w tej chwili, oj, tak. Jest w Tenie Dual Display kolejny, ale tutaj zmiana jest stosunkowo niewielka, bo ja specjalnie punkt po punkcie sprawdzałem tą specyfikację i właściwie poza zmianą procesora na Snapdragona 710 i poza tylko jedną wersją pamięci, bo oni tam rzucili 828 giga, natomiast główna wersja ma jeszcze tą wyższą wersję pamięci, to właściwie nie ma żadnych zmian. Nie, no będzie się bardzo istotna zmiana, będzie tańsza. No tak, ale wiesz co, ja nawet pisząc tego newsa sobie pomyślałem, o rany, jak fajnie, będzie taniej, a później sprawdzając specyfikację, mina mi troszeczkę rzedła, dlatego że właściwie nie bardzo, niedużo prawdopodobnie taniej będzie. Trochę tak, no ale to nie no zobaczymy, słuchajcie, no to są Chiny, to tego nie ogarniesz. Tak, to nadal będzie to bardzo atrakcyjna propozycja z dwoma wyświetlaczami, z rozwiązaniem, które powtarzam i odmiennie, że bardzo lubię. Dobra. No, co masz następnego ciekawego? Następnego mam jeszcze też newsa właściwie chyba miesiąca, że Redmi będzie osobną marką. Redmi to potwierdziło się. To jest rzeczywiście, jest własnością Xiaomi. I niedawno właśnie ogłoszono, że będzie osobno na takiej samej zasadzie jak, nie wiem, jak Honor w przypadku Huawei na przykład. Czy można by powiedzieć, po co im to Redmi? No zobaczymy, no. Tutaj właściwie nie bardzo wiadomo, są różne oczywiście strzały na giełdzie pomysłów, co to ma być za smartfon. Ja w tej chwili również nie powiem wam, jaką on ma nazwę. Natomiast rzeczą pewną raczej jest to, że będzie miał tą matrycę 48 megapikseli, również prawdopodobnie. Taki będzie na dobry początek, pewnie coś fajnego przygotuję, żeby wzbudzić zainteresowanie i hype wokół marki. 10 stycznia ma wyskoczyć. Także już niedługo się dowiemy, co tam się omiknuje. Natomiast o Xiaomi jeszcze jedną warto wspomnieć. Adaś o tym pisał na podstawie tego, co Blas opublikował. Blas opublikował filmik na Twitterze. No w zasadzie to jest do obejrzenia i tyle, no bo warto, słuchajcie, obejrzeć, dlatego że, no przynajmniej z tego, co Blas mówi, zresztą patrząc na interfejs, rzeczywiście można podobny wniosek wysnuć. To jest składany smartfon Xiaomi, składany w sposób dosyć przedziwny i chyba niespotykany, bo on jest składany z dwóch stron, tak jak jest bryła główna smartfona. Jakbyście zawijali. Ekran jest zawijany z jednej i z drugiej strony. Ale nie to mnie uderzyło. Uderzyło mnie coś innego. Oni to pokazują, że to działające jest włączone. I jeszcze do tego, słuchajcie, to pieruństwo działa nader sprawnie, bo ja wniosłem wrażenie, że ekran jest genialnie responsywny na to składanie. Facet złożył telefon momentalnie i ten interfejs się przestawił na mniejszy obrazek, co jest dosyć fajne. No. Największą taką moją obawą w kwestii tych składanych smartfonów jest to, że będzie problem z dotykiem, czyli że one będą wariowały, tak? Zobaczymy. No. Tutaj on przez moment podczas składania rzeczywiście ten interfejs nie bardzo wie, co zrobić. Obejrzyjcie sobie filmik zresztą, co ja wam mówię. No nie, no ale działa lepiej niż to, co chińskie, co działa, jak to było. Działa całkiem, FlexiPi. O. Całkiem fajnie, no tak, tak. No, i tu, no wiecie, interfejs wygląda jak MIUI. Cholera wie, czy to jest Xiaomi, ale ja bym się wcale nie obraził na takiego Xiaomi i chyba pierwszy raz bym sobie Xiaomi kupił nawet może. Jeszcze jest jedna rzecz, jeżeli chodzi o fakty, ostatnia już i nie produktowa, to znaczy to nie jest kwestia urządzenia. Mianowicie Tim Cook, to jest CEO firmy Apple w tej chwili, podsumowywał szacunki na to, jak będzie się zarabiało w Apple, czy jak Apple będzie zarabiało właściwie. I w takim liście do inwestorów opublikował informację, że Polska jest wśród rynków, które osiągnęły rekordową sprzedaż w czwartym kwartale 2018 roku. Rekordowy przyrost sprzedaży. Spoko. Zaliczył nas do rynków wschodzących obok Meksyku, Malezji i Wietnamu. Także wiecie, no, są powody do dumy. Myślę, że sprzedaż iPhone'u wzrosła przynajmniej o 10% z 1000 do 1100 sztuk. Nie mamy danych, bo oczywiście Apple się nimi nie chwali konkretnie. Zatkało mnie z dumy po prostu, która mnie wypełniła. Szczerze, wewnętrznie. Mało nie pęka. Że się trochę obśmiałem z tego, chociaż bardziej mnie rozbawiło co innego. Nie wiem, ty się bardziej sytuujesz koło Malezji czy koło Wietnamu? Wiesz co? Kurde, no ze względu na trunki, to chyba jednak Meksyk bym wolał. Masz rację. Czyli nie Malezja, nie Wietnam, Meksyk. Raczej, jesteśmy zadowoleni. Raczej tam bardziej, chociaż też szału nie robi, bo
jakoś tam Tijuana czy coś, to z rubakiem. Może być niefajnie. Może być. W każdym razie jeszcze nie wiem, czy widziałeś ten fragment, gdzie tłumaczysz, że iPhone'y się trochę gorzej sprzedają, bo ludzie mogą taniej baterie wymieniać w starych urządzeniach. Jest tam, sporo zabawnych rzeczy, na przykład ludzie. Jest wspomniane o tym, że chiński rynek się załamał, że to jest jedno z największych załamań od 20 lat. No tak, no w zasadzie prawda. A przy okazji jedna fajna rzecz, bo o tym tego sobie nawet nie spisałem, żeby o tym wam powiedzieć, ale dzisiaj, chyba dzisiaj wyskoczyła informacja, że człowiek z teamu Huawei został, dwóch pracowników zostało ukaranych, bo na Twitterze pojawiły się życzenia noworoczne wysłane, no niestety z iPhone'a. Tak, z Twittera na iPhone'ie, bo tam jest taka informacja, gęsto tłumaczyli. Twitter on iPhone. Tak, oni się tam gęsto tłumaczyli, że to dlatego, że z VPN-em był problem, oni to chcieli z Chin wysłać, tak, nie mogli się wbić na Twittera. Tak. Ja nie wiem, jak można być tak, pracując w tak dużej firmie, pracując na odpowiedzialnym stanowisku, jak można być tak, brakuje mi słowa, lekkomyślnym, znalazłem odpowiednie. Może nie dostali telefonów Huawei, a może Huawei wszystkie medium rozdał i już im brakło dla pracowników. Nie, to jest to dosyć niesamowite. Ja rozumiem jeszcze 3 lata temu. Ale to nie tylko Huawei miał takie wtopy, bo i Samsungowi zdarzyło. Kiedyś ta szefowa BlackBerry też bodajże z iPhone'a tweetnęła. Wiecie co, ja bym na miejscu Twittera wyłączył po prostu tą funkcję, żeby nie pokazywało, żeby był problem rozwiązany. A pracownik niech sobie używa czego chce, no. Dobrze, że my nie produkujemy telefonów. To znaczy, w tej chwili to jest już kwestia polityczna, to już nie tylko jest kwestia wizerunkowa, jest, tak, ale deklaracja to jest kwestia polityczna, dlatego że skoro Ameryka nie robi dobrze nam, to my nie będziemy dobrze robić w Ameryce. W związku z tym za moment w Chinach używanie iPhone'a może być w ogóle bardzo źle widziane. A jak kurde u nas taki patriotyzm wprowadzą, to co? Choroba. Rany, czego? A to, nie, no to... Wiesz, że my nie mamy polskiego producenta smartfonów. No jak żadnego? Nie? Mamy kilku przynajmniej, no wiodących. Ale wszyscy produkują w Chinach, jak się przestaniemy z Chinami lubić. Produkują tylko, ale projektowane są u nas. No rany, każdy ci to zapewnia się, o tym. Gdybyśmy się z Chinami przestali lubić, ja nie wiem, na czym byśmy siedzieli, z czego byśmy jedli, w czym byśmy przygotowywali jedzenie, co byśmy się do zabawy dawali. Coś niesamowitego. No bo było ciekawie, no. I to na tym właściwie kończą się fakty. Patrzę, mamy 22 minutę. Nie wiem, czy zdążymy ze wszystkimi plotami. Wiesz co, bo plot no to jeszcze dużo. Tak szybciutko. Essential Phone już się wyprzedał, ten jedynka. Dwójka w drodze i kompletnie to nikogo nie obchodzi. A dlatego pominąłem. Jedziemy dalej. Dużo Samsung, jeżeli chodzi plot o flotę. Właśnie to chciałem powiedzieć. M, Galaxy M teraz będzie. Dobra, możemy zacząć od M. Galaxy M10, M20, M30. Zacznijmy po kolei od M10. FCC. FCC to jest amerykański z kolei urząd telekomunikacyjny. Przyniósł informację o FCC plus dodatkowo jeszcze benchmarki różne, gdzie smartfon był testowany, ale benchmarki takie, które rzeczywiście rejestrują dane smartfona, a nie Tylko, że one tam wiele nie powiedzą, ale zawsze ale coś, nie? O procesorze choćby coś powiedzą. Wracam. Galaxy M10. FCC twierdzi, że nie FCC. Kto inny? Exynos 7870, Dual SIM, 6 cali, pamięć 3 GB RAM, 1632 flesza, 3400 bateryjka, aparaty 13,5 wróć megapikseli. Tyle. M20, też FCC tutaj donosi. 6,13 wyświetlacz, Exynos 7885, bateryjka 5000 mAh, przywali, że tak powiem. No i fajnie. Pamięć 3264 flesza, 3 GB RAM. I Samsung Galaxy M30. I tutaj niestety nie mam już informacji, że to jest FCC. Plota zupełna, 6,38 wyświetlacz Full HD+, pamięć 6,64 giga, prawdopodobnie 3 aparaty. Adaś się tutaj zastanawiał, dlatego że oni twierdzą, że tam jest 13 megapikseli plus 5 plus 5 z tyłu. O cholera, ta druga piątka. Za dużo na magazynie? Na renderze, który jest tak naprawdę, nie jest renderem produktowym, tylko jest koncepcyjnym. Ktoś sobie po prostu narysował smartfona, są 2 aparaty. Także się nie dziwcie, jeżeli będziecie do niego zaglądali. Ten trzeci aparat, słuchaj, jedna piątka do głębi, a druga do... No właśnie. Tego. Time of Flight? Tak, to te ten 3D, tak, no tak. Jedyne chyba zastosowanie, ale to już wtedy nie jest taka zwykła piątka, co się bierze z chińskiej półeczki i wkłada, żeby się jej pozbyć, tylko to już jest zupełnie inny moduł, no kompletnie inny. Także, słuchajcie, no cholera wie, ale będzie ciekawie z tymi Samsungami. Będzie co robić, bo
no one tak w sumie chyba wszystkie mają mniej więcej w tym samym czasie wypączkować. Poleciało, ale to jeszcze nie wszystkie Samsungi, bo poleciało zdjęcie dzisiaj S10 Galaxy oczywiście z zawiniętymi brzegami i z dziurą w ekranie. Ja nie wiem, co oni z tą dziurą w ekranie, ale może to jest jedna z tych innowacji, które są po prostu łatwe w tej chwili dostępne. Ludzie, tak jak widziałem, to generalnie wolą dziurę w ekranie niż wielki notch, więc no jest tak? Jakiś tam... Naprawdę? Tak, no tak, kilka sondaży takich widziałem, zupełnie niezależnych od siebie. I zawsze jak było pytanie, co wolisz? Wolisz notcha czy dziurę? To ludzie, dziura. No. W sumie, ale no ten Samsung jakoś mi nie urywa, powiem szczerze. No dobra, jest zamaskowany, to znaczy tam wiele nie widać. Nie widać interfejsu, widać ale właściwie... Ale no nie, ta dziurka mi nie robi, sorry. No. On jest bardzo podobny, słuchajcie, do serii S. To jest S8, S9, tyle że z dziurą w ekranie. Tyłu nie ma. Gdyby nie tył było widać, to tyłu, może byśmy coś ciekawego znaleźli, natomiast no, tutaj po prostu widać, ile widać. Obejrzyjcie zdjęcie koniecznie. Dokładnie. I jeszcze A50 z Exynosem 9610, pamięcią 6428, 4 GB RAM-u, 4000 mAh baterijka. Zapowiadany na pierwszą połowę roku. Trochę to zapowiedź taka, ale to jest plotka, w związku z tym nie przywiązuj. Właśnie, to jeszcze trochę, Mi 9 oraz Mi Mix 4. O. I tutaj jest informacja z tym, że informacja nie pochodzi tak naprawdę właściwie nie wiadomo, nawet skąd nie jest plotką. Pochodzi. Natomiast jest informacją bazowaną na tym, co przewidują analitycy, którzy siedzą w rynku i się rzeczywiście interesują urządzeniami. I oni, słuchajcie, po pierwsze mówią o potrójnych aparatach, po drugie mówią o tym elastycznym wyświetlaczu właśnie. Potrójne aparaty są do przyjęcia. Ja jeszcze na Weibo znalazłem taką domniemaną specyfikację Mi 9. To muszę sobie ściągę sięgnąć, wybaczcie. Ekran AMOLED oczywiście 6,4 z łezkowatym, czyli skroplokształtnym noczem. I w tym noczu prawdopodobnie będzie 24-megowy aparat Sony MX576. Z kolei, kolejne 48 megapikseli. 24 z przodu. 48 akurat z tymi, to jest 586 już EMX. Tak. Z dodatkowym 12 pewnie szerokokątnym i tym sensorem głębi, czyli tym time of flight. Bateria trochę mała, 3500, ale ta seria mi to nigdy z dużych baterii nie słynęła. Naprawdę. Chociaż wiesz co, ja nie narzekałem na czas pracy tych telefonów, także nie wiem, może coś... No i Quick Charge 4 to też jest dosyć istotna informacja, ale bez ładowania indukcyjnego, co ciekawe. Za 1700 zł, tak? Tak, pewnie w wersji Pro dadzą indukcyjne, jak znam Chińczyków. Z takich rzeczy ciekawych, no to te tylne aparaty będą ułożone podobnie, tak twierdzi Elixir. Jak w Mate, nie w Mate, wróć, w P20 Pro, mi się te Huawei mylą, bo wszystkie są podobne. Czyli 3.1, czyli będą dwa w jednej boku. Ramce, jeden niżej i dioda pod spodem. Coś czyli takiego. Górny lewy róg tylnego tak, panelu. Tak, w narożniku, tak jak w obecnym Mi 8 chociażby, tylko że dojdzie jeszcze jedno oczko na dole, plus dioda na dole. Ładne, to mnie to się nie podoba, no ale to rzecz gustu, natomiast przód będzie bardzo podobno zbliżony do OnePlusa 6T. Kurczę, nie ma dobrego sposobu na zagospodarowanie większej ilości aparatów. To niestety jest tak, że one zawsze będą wyglądały tak sobie chyba. No to już chyba ta kuchenka elektryczna od Mate'a jest ciekawsza, nie? To znaczy ona mi się też średnio tak naprawdę podoba. No jest, no to, mnie, jest to charakterystyczny podoba, rys designu. Tak, no. To jest wszystko skupione w jednym miejscu. Jest symetryczne. Ja to jestem dziwny, bo ja bym dał po prostu równą ramkę, po prostu rozciągniętą trochę dalej w dół i już, no. I tak wystaje, i tak coś tam sterczy, No. Czy gdyby panel z aparatami był schowany w obudowie, a to by było byłaby szansa na to, że byłoby to rzeczywiście bardzo estetyczne. Natomiast im więcej aparatów, tym większy problem, szczególnie jeżeli one mają wystawać. Właśnie, no niestety, tak, albo grubszy telefon, albo aparat trochę wystaje. Tak. No przynajmniej do czasu, jak się któryś z producentów matryc wpadnie na to, jak zmniejszyć nieco ten moduł aparatu, może się kiedyś uda. No, wiesz, no, albo się nosi z ryzykiem, że wypadnie i się gdzieś potłucze, albo się nosi w jakimś case'ie, czyli jakimś pokrowcu w obudowie jakiejś dodatkowej. Właśnie.
i on jest i tak grubszy, i tak grubszy. W związku z tym żadnego zysku. To jak tu już nas oglądacie i wytrzymajcie, to ja w nagrodę wam zadam pytanie. Ale mi nagroda, co? Myśleliście, że telefony rozdamy, nie? Wiecie co, ja nawet bym chętnie rozdał jakieś telefony. No właśnie, jakbyśmy mieli. Mamy problemy, znaczy są problemy głównie z urzędem podatkowym, który nam się przyczepi, jak będziemy wam rozdawali telefony. W związku z tym nie sądzę, żebyśmy w najbliższym czasie znaleźli jakieś rozwiązanie. Tego przestań, bo wszystkich wypłoszysz. A chciałem was zapytać. To, że im nie damy żadnych telefonów, tak? Przestaną nas oglądać. Ale dobra, słuchajcie, napiszcie proszę w komentarzach, czy wy nosicie telefony w pokrowcach, czy też nie. Bo ja na przykład ani w pokrowcu, ani szkiełka nie naklejam, co najczęściej owocuje tym, że dosyć często zmieniam smartfony i dosyć często producentom się muszę tłumaczyć, że no, wiecie co. Miast się ostatnio niewiele przewinęło, nie wiemy czemu. Odezwała się Basia, która nas ogląda, bardzo dziękujemy, ale to jeszcze nie podsumowanie, słuchajcie, jeszcze moment, pogadamy chwilę jeszcze, dobra? No to mów. Moment. Pojawił się smartfon Sony i8134, o którym tak twierdzą, że jest to Sony Xperia XZ4 i zdobył najwyższy do tej pory wynik w benchmarku Antutu. Kto wierzy w benchmarki, ręka do góry. No ja nie będę podnosił, bo nie wiem. No ja też nie, szczególnie że Antutu. Szczególnie, że smartfony bardzo często są robione po pierwsze w taki sposób, soft jest robiony w ten sposób, żeby zdobywał wysoki wynik w benchmarku. To ale jest my jedna nic rzecz. Nie sugerujemy. Druga rzecz, nie. Nie, w śmieję się, nie? Stwierdzamy fakty. Dokładnie. Druga rzecz jest taka, że smartfon bez pełnego oprogramowania, który się testuje w benchmarku. To też nie wiadomo co. Przepraszam bardzo, ale nie. No. A już jak jesteśmy przy benchmarku, to Xiaomi opublikowała kolejną dziesiątkę, oczywiście zdominowana przez Chińczyków. Pierwsze jest Nubia Red Magic, Mars. No, potem są Huawei, potem jest Mate 20, Honor V20 i jeszcze potem są dwa następne. Dobranoc. Huawei, jeszcze jeden Honor i OnePlus, jeszcze jeden Xiaomi, jeszcze jeden. No, a gdzie jest reszta? No, bo po prostu biorą jakoś te testy nie wiadomo skąd i... Pojawiły się rendery Moto Z4 Play, jeżeli jesteście zainteresowani, warto zajrzeć. Nie wiem na ile ona jest prawdziwa. Tak, specyfikacja oczywiście plotkarska, jak już jeszcze wracam szybko do ściągi. Z4 Play, tak? Nie, P40. A, P40, to P40. No. Ale to tak szybciutko, bo już żeby was nie zanudzić, 6,2 cala IPS HD+, Snapdragon 7675, 6 giga RAM-u, pamięć 64/128, 48 megapikseli z tyłu. I 48 mega z tyłu plus 5 mega pomocnicza. No i słuchajcie, 12 mega z przodu w otworku, bateria 400 i Android Pie z interfejsem ZUI, czyli tym znanym ze smartfonów ZUK. A skąd to się wzięło w Motorola? No bo to wszystko jest Lenovo. To ostatnia jest tradycja w przypadku Motorola. Tak, bo P30 też miała rzecz, ostatnia rzecz na szybko jeszcze. Pokazały się pokrowce, które są prawdopodobnie dedykowane Mate'owi 30 Pro i one, słuchajcie, mają podwójny otwór z tyłu. Jak w normalnym Mate'cie 20 Pro w tej chwili jest kuchenka, czyli cztery dziureczki. Blisko tak, kwadratu kółeczka, jest, tak? To w tej chwili ten kwadrat jest podwojony. Ten kwadrat jest prostokątny. Taka sama. W związku z tym będzie miejsce na dodanie kolejnych czterech aparatów albo innych. Albo przynajmniej dwóch. Komponentów, które tam... Więcej, chcemy więcej aparatów. Ciekawe, kiedy im pleców braknie. Nokia dorzuca, w związku z tym zaraz będą nie, wszyscy gonili Nokia. To musi Huawei dorzucić, bo przecież to niesłychane, żeby ktoś miał więcej. Ja szczególnie chciałem pozdrowić, moi drodzy, podziękować za wszystko. Nie, pozdrowić chciałem. Arka z komentarzy i Piotra, wielkie dzięki. Odezwał się nasz najmłodszy użytkownik, chyba do tej pory 11-letni, też się pozdrawiamy serdecznie. Pytaliście, jakich smartfonów używamy. Adaś tam powiedział w komentarzu, jakich smartfonów używa. Ja używam w tej chwili na co dzień Mate 20 Pro, ale tak poza tym mam jeszcze Galaxy S8 i P20 Pro. Tyle. Ale jestem złośliwy, nie? Ale tak naprawdę używamy bardzo różnych smartfonów, tak, no dlatego, najczęściej że przychodzą do testów po prostu. Testowych używamy, w związku z tym, bo musimy, tak? W tej chwili moim ulubionym smartfonem jest Huawei P20 Pro. Nie Mate, tylko P20 Pro. Nadal mimo tego, że Mate daje znacznie większe możliwości fotograficzne. No ja mam jeden ulubiony, ten, którego stale używam, a testówki, no staram się jakby nie faworyzować żadnego z producentów.
Aczkolwiek czasem zdarza się, że jakiś telefon mnie zaskoczy czymś bardziej, że go lubię trochę bardziej przez jakiś czas, do czasu aż nie wyskoczy coś lepszego, fajniejszego. Bardzo serdecznie Wam dziękujemy za wszystkie życzenia, za wszystkie ciepłe słowa. Właśnie i pozdrawiamy Was. W imieniu własnej redakcji pozdrawiamy Was serdecznie. Jeżeli możecie, komentujcie, odzywajcie się, z przyjemnością czytamy to, co piszecie. Także. Staramy się nawet czasem odpowiedzieć. Tak, Adaś się stara odpowiadać, dlatego że ja tak, nie jestem na bieżąco. Natomiast ja chętnie z Wami pogadam, choćby w ten sposób, a jeżeli chcielibyście jakąś inną formułę, też się zawsze możecie. A no jak nas kiedyś zobaczycie na ulicy w Łodzi, to się dosiądźcie śmiało, zapraszam. Spokojnie. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, ubierajcie się ciepło, żebyście nie przeziębili się. Cześć, wszystkiego dobrego, hej.